Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę inny filmik, ponieważ bardzo często mnie o to pytacie, żebym pokazał jeszcze teraz ten materac, jak on wygląda po już dłuższym czasie użytkowania, co to w ogóle za materac. Ja wiem, że YouTube Wam tych filmów nie pokazuje, nie wysyła Wam powiadomień, że są nowe filmy, więc trzeba po prostu ręcznie to sprawdzać. Jeżeli chodzi o ten materac, no to my go oczywiście bardzo, bardzo rzadko pokazujemy, ponieważ no, jak widzicie, tu jest nasze łóżko. Całe wejście do łóżka ma gdzieś tyle miejsca. Może nawet nie, bo tu jeszcze taka mała szafka wisi, czyli tyle mamy miejsca do łóżka. Tu jest cała ściana zabudowana, z tej strony ściana zabudowana, no i tu są dwie ściany z domu, które są. Więc po prostu dojście do tego jest bardzo, bardzo słabe tutaj w naszym domu. Ponieważ no, my to specjalnie tak zrobiliśmy, jak ktoś po prostu z nas wstaje, czy na przykład żona śpi wcześniej, ja jeszcze siedzę, jeszcze coś robię, to żeby jej tutaj światło nie raziło ją, to po to mamy tutaj po prostu zasłony, które można zasłonić i wtedy możesz tutaj normalnie spać, jest ciemno, dlatego tu są właśnie ściany zrobione ze wszystkich stron, żeby tu było ciemno. Także to jest taki unikalny patent, ale jeżeli chodzi o przebieranie łóżka, no to jest rzeczywiście zawsze bardzo wielkie wyzwanie, ponieważ nigdzie nie masz dojścia, z każdej strony jesteś zabudowany, więc dlatego my go też tak rzadko pokazujemy, ale dzisiaj i tak mamy okazję go pokazać, ponieważ musiałem przebrać łóżko, a przy okazji muszę zabrać stąd ten materac. To jest nasz materac nawierzchniowy, on normalnie leży tutaj na tym. Już teraz jest zwinięty, ponieważ no, mamy jedną nockę, gdzie będziemy musieli w aucie przespać, ponieważ mamy jeden wyjazd do zrobienia, więc po prostu jedzie z nami jak zawsze, żebyśmy mogli normalnie w aucie się przespać. I to jest ogólnie nasz ten duży materac, na którym tutaj teraz siedzę. On jest wyjątkowy, ponieważ bardzo często piszecie, że bolą Was plecy, że ciągle coś Wam kręgosłup dokucza, że idziecie spać, no jest wszystko ok, wstajecie, bolą Was plecy. Moi drodzy, to jest materac naprawdę, który takie problemy bardzo często rozwiązuje. Ponieważ wiele takich problemów jest głównie właśnie przez materac. Bardzo często ludzie mi takie coś pisali, ja wtedy pytałem, kiedy wymieniałeś materac? No, gdzieś tam, jak się ożeniliśmy, to go dostaliśmy. To będzie jakieś 10-15 lat temu, już go mamy. No i drodzy, tyle nigdy w życiu nie wytrzyma Wam żaden zwykły materac. Nie ma szans, żeby tyle Wam wytrzymał. Nasze materace wytrzymywały 2-3 lata góra. I dziś leżą tam u góry na stajni, na tym, i są po prostu jako izolacja, bo nie mam co z nimi zrobić. Są tam chyba 3 takie materace, które tam leżą. Wcześniej jeszcze jedne poszły już, bo się udało kiedyś, zbierali coś takiego, to wystawiłem ich chyba z 2-3 jeszcze zostały i służą jako izolacja. Tak często się po prostu materac powinno wymieniać. Ponieważ kiedy ja się już kładłem, czy żona już się kładła i rano wstawałem i już mnie coś w plecach zaczynało szczykać, to już wiedziałem, że to jest wina materaca. Te materace mają 10 lat gwarancji. Także tutaj mamy przynajmniej na 10 lat spokój. Chociaż przypuszczam, że one dłużej wytrzymują niż 10 lat, bo jak tak patrzę, to po prostu z nim się nie zmieniło nic od tego czasu, jak go po prostu tutaj już mamy, a jest to już 3,5 roku. I ten materac, on się po prostu dostosowuje. Ci za chwilkę coś pokażę, taki bardzo fajny test i będziesz mógł mi powiedzieć, czy ty w domu potrafisz ze swoim materacem coś takiego zrobić. I zobaczysz, jak wyjątkowy jest ten materac. Także za chwileczkę taki test sobie zrobimy. Ale dlaczego on w ogóle jest taki wyjątkowy? Ponieważ on się dopasowuje do twojego ciała. Ty idziesz spać i on się idealnie układa tak, jak ma być, w twoją pozycję. Ty się jak gdyby lekko zatapiasz, ale chodzi o to, że on ci po prostu daje jak gdyby stabilizację w różnych częściach. Nie ma czegoś takiego, że jedna część ciała ma większy ucisk, druga mniejszy. To są materace, które również są stosowane u ludzi, którzy bardzo długo leżą właśnie w łóżkach, żeby nie dostawali odleżyn i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie tego typu materace, które tutaj są. Ten materac jest dodatkowo jeszcze wyjątkowy, ponieważ on jest jeszcze przeplatany tutaj srebrną nicią. Może to będzie widać, może tego nie będzie widać, ten też. Jest przeplatany srebrną nicią. Jak wiemy, srebro jest bardzo dobre. Po pierwsze, pomaga ci się pozbyć bakterii
wszelkiego rodzaju, ponieważ srebro dezynfekuje. Stąd i ja też mam tyle srebra na sobie, którego teraz nie widać, bo znowu jest pod koszulką, ale ten cały czas jest, ponieważ ja tego nie ściągam. Także to jest wyjątkowość tego materaca. Dodatkowo nie pocimy się tak na nim, ponieważ on oddycha. Ma system kanalików, który to wszystko przepuszcza. Synergią oczywiście do materaca jest też ta poduszka. O tej poduszce zaraz coś więcej jeszcze Wam powiem, ponieważ spodobała Wam się znowu ta promocja, która jest bardzo, bardzo rzadko, więc ona będzie jeszcze przedłużona na te poduszki, o której była w ostatnim filmie, więc to za chwileczkę Wam powiem jeszcze coś na ten temat. Ale może najpierw zróbmy sobie po prostu ten test, o którym Wam teraz chciałem powiedzieć. I sami się przekonacie, czy Wasz materac też coś takiego potrafi. Drodzy, to teraz spróbuję zrobić ten test. To będzie i tak wielkie wyzwanie, ponieważ ja tu mam teraz kamerę bardzo blisko i muszę się tu jakoś spróbować prześlizgnąć. A więc tak, to jest nasz materac. Patrzcie, on, jak go dociskacie, wraca od razu do normy. Tu krowiec troszeczkę mamy przeciągnięty na tą jedną stronę od wchodzenia i wychodzenia, ale o, spróbuję jeszcze raz. O, widzicie? Od razu wraca do normy. Teraz zrobimy sobie coś takiego. Stawiamy sobie szklankę, no ja akurat mam kubek, ponieważ nie mam takiej przezroczystej szklanki w domu. Mam tutaj trochę wody. Własnej zrobionej. Prawie pełna. Stawimy. I teraz tak, patrzcie. Spróbujcie zrobić coś takiego swoim materacem. Spróbujcie to zrobić. Ja Wam już na ten moment życzę miłego suszenia materaca. Ponieważ jak widzicie, to się nie przewraca. Patrzcie teraz. Widzicie, co tu się teraz dzieje? Patrzcie, ja siedzę ile? 5-6 cm. Od tej szklanki wody. Ona cały czas jest pełna, bo ja nie wiem, czy to widać, bo ja nie widzę teraz. O, cały czas jest pełna. I ona się nie przewraca. I ona nie jest przyklejona, czy coś, jakbyście myśleli. 5-6 cm stoi od niej. Jest prawie, że do pełna nalana. Który materac Wam w domu coś takiego jest w stanie wytrzymać? Ponieważ każdy zwykły materac, ta szklanka się od razu przewróci. I po prostu będziecie mieli tutaj wszystko zalane. I będzie trzeba materac suszyć. O, ja się mogę nawet jeszcze przysunąć bliżej do niego. Patrzcie. I mając teraz w rodzinie kogoś, kto jest cięższy, na przykład mąż, to przy zwykłych materacach, jeżeli się kładziesz, to się zrolujesz. Ponieważ ten, kto jest lżejszy, będzie wpadać do tej dziury. Ponieważ to się przechyla wszystko. W tym materacu nie ma czegoś takiego. Jeden może być cięższy, jeden może być lżejszy. Każdy leży na swojej pozycji. Patrzcie, ja tutaj teraz mam ile? 2-3 cm od tej szklanki siedzę. 2-3 cm i siedzę. O, szkoda, że nie mogę nogów dźwignąć Wam bardziej do góry, bo bym Wam jeszcze pokazał. I nic się nie przewraca. Także nie opieram się nogami tutaj o ziemię, co widać zresztą, że jest o wgięcie. Bardzo mocne tutaj w materacu, to powinniście widzieć, mam nadzieję, że jest wgięcie i ja dalej siedzę i nic się nie dzieje. Ona się lekko przechyliła, ale minimalnie, ale moi drodzy, to jest 2-3 cm, które tutaj mam odstępu od siebie, od mojej całej wagi. Więc to jest taki test, który po prostu no, pokazuje Wam, że ten materac to jest naprawdę coś innego. To nie jest zwykły materac. Teraz sobie wstaję i materac od razu wraca już tutaj do swojej normalnej formy. O, teraz można przejechać tylko ręką i tyle. Ten materac ma już 3,5 roku. Także moi drodzy, widzicie, kubek dalej stoi, ja siadam, nic się nie dzieje. Dalej tutaj woda w środku w nim jest. Wszystko jest tak, jak ma być. Można się napić i odstawić. Moi drodzy, taki test możecie sobie wykonać samemu w domu. Tylko tak jak mówię, na zwykłym materacu prawdopodobnie Wam się to przewróci. Będziecie musieli suszyć wszystko. To nie jest zwykły materac. Jak Wam już wiele razy
powtarzałem, to jest dosłownie coś całkiem innego niż zwykły materac. Są dziesiątki waszych opinii tutaj na ten temat, że po prostu jesteście niesamowicie zadowoleni z tych materacy, że śpi się wam jak w komfortowych hotelach na nich. Dokładnie, takie właśnie są te materace. To nie są zwykłe materace. Tutaj ciało oddycha, jest dosłownie ułożone idealnie na wszystkich stronach. Po prostu jest to coś niesamowitego. One bardzo fajnie razem działają z tym właśnie materacem nawierzchniowym tutaj. Ten materac jest optymalny też do tego, jeżeli go sobie położycie tutaj jeszcze na górę na to, to naprawdę śpicie jak w luksusowym, mięciutkim łóżeczku. I nie w takim mięciutkim łóżeczku, w którym będą was boleć plecy od spania na nim, tylko będziecie spali tak jak na chmurce. Tak to mogę opisać. I to jest całkiem coś innego. Wasze ciało będzie miało podporę z każdej strony, więc dlatego ciężko to opisać. Jak widzicie, ten materac ma 3,5 roku i nadal tutaj dzielnie nam służy. Podobnie jak i ta poduszka, też 3,5 roku ma. Na te poduszki, tak jak mówiłem, macie teraz też dalej jeszcze tą promocję przedłużoną, ponieważ ona bardzo, bardzo rzadko bywa, ale jeszcze jest troszeczkę sztuk, które ten pan może sprzedać. Czyli dwie poduszki, dostajecie jedną taką tutaj dodatkowo za to, że jesteście naszymi widzami. Kupując 3 takie poduszki, dostajecie 2 tutaj dodatkowo za to, że jesteście naszymi widzami. Kupując 5 takich poduszek, dostajecie aż 3, czyli płacicie za 5, macie jeszcze 3 dodatkowo, czyli macie 8 poduszek w cenie 5 za to, że jesteście naszymi widzami. Linki do tych poduszek znajdziecie w opisie tego filmu. I tak jak wam pokazywałem, o, my teraz zaraz wyjeżdżamy, więc po prostu składam ją tak. Biorę tutaj sznurek, czy taką taśmę z rzepy mam, związuję, jedzie z nami. Dojeżdżamy na miejsce, sznurek rozwiązuje, patrzcie, cyk, poduszka od razu wraca do swojej normalnej formy. Też jest wyjątkowa, o, ona od razu wraca, nie trzeba się z nią siłować każdej nocy, za każdym razem ją układać. Wstajecie rano, wychodzicie, poduszka wraca do swojej normy, taka jak ma być. Wchodzicie wieczorem, możecie od razu spać, nic nie musicie na nowo układać, wszystko jest super, wszystko jest idealnie. Dlatego te poduszki też są wyjątkowe. I po 3,5 roku takiego jeżdżenia z nami, mierzenia jej, jak widzicie, ona cały czas ma się dobrze. Podobnie jak ten materac nawierzchowy. On tutaj ma, z nami ma naprawdę bardzo ciężkie życie, ponieważ no widzicie, jak on teraz leży. Za każdym razem jest zwijany, gdzieś wyjeżdżamy i bierzemy go ze sobą w samochodzie. Także ma naprawdę bardzo, bardzo ciężko tutaj z nami, ponieważ wiele razy był i spłaszczony jak naleśnik, bo gdy byliśmy gdzieś za granicą i wiedzieliśmy, że dojedziemy w jeden dzień z powrotem do domu, że nie będziemy musieli już spać po drodze, tak wkładaliśmy wszystkie rzeczy, wszystkie torby, wszystko co mieliśmy, no to wszystko leżało na nim. I on był wtedy taki cieniutki jak naleśnik. Po prostu był cały zgnieciony w tym samochodzie, ale dawał radę. I po prostu się trzymał tutaj. I jak widzicie, no po 3,5 roku on dalej już funkcjonuje. Ostatnio, gdzie byliśmy też w Holandii, tam spaliśmy na betonowej podłodze, moi drodzy, na betonowej podłodze. Mieliśmy tylko ten materac i prześcieradło było na nim położone. Ile on ma? 5, 6, 7 centymetrów i na betonowej podłodze spaliśmy tylko i wyłącznie na nim. Nadal wszystko było super, nic nas nie uwierało, nie było nam za twardo, dalej fajnie się spało, komfortowo na tym. Pomimo, że on leżał tylko i wyłącznie na betonie. To sami widzicie, co to jest za technologia. I po 3,5 roku nadal się ma świetnie, nic mu tutaj nie dolega. Pomimo, że no naprawdę ma u nas ekstremalne warunki użytkowania, nie tak jak ten, ponieważ ten tutaj leży cały czas, tego nie ruszamy, ale ten naprawdę no, dostał już mocno w kość, podobnie jak i ta poduszka. Ale jak widzicie, to nadal działa, nadal ma się świetnie. Nie ma żadnych odleżyn w tym, tak jak to macie w normalnych materacach, że wam się robią takie o dołki, tego nie ma. To cały czas jest wszystko tak, jak ma być. No i tak jak wam mówiłem, na tych materacach nie ma też przede wszystkim tego efektu przechyłu, że jak ktoś się cięższy kładzie, to ty się rolujesz na drugą stronę, także to jest tutaj zniwelowane i to jest bardzo fajne. Oczywiście to wszystko, tak jak mówię, bardzo fajnie współdziała razem w synergii, jeżeli mamy właśnie materac,
czy mamy do tego poduszkę i również bardzo fajnie to tutaj współdziała z absorberem razem. Ponieważ no, my te absorbery zawsze sobie wkładamy pod poduszkę, jeżeli idziemy spać, to mamy go pod poduszką. Wtedy to jest najlepiej. My używamy spiralą do dołu, czy to mamy ten, czy mamy też tej złotej kolekcji. Można użyć, który chcecie. Jeżeli ktoś nie lubi mieć pod poduszką, można również położyć pod łóżkiem. Można nawet zostawić na stałe tam go, żeby był. Jeżeli macie więcej, nie potrzebujecie w innym pomieszczeniu, to wtedy możecie na stałe zostawić, nie trzeba wyciągać. Cały czas my używamy spiralą do dołu, ale to jest indywidualne. Niektórzy z Was pisali, że lepiej Wam się śpi, kiedy był spiralą do góry. Także my używamy spiralą do dołu, ale to sobie po prostu każdy w domu sam może sprawdzić, jak mu się będzie lepiej spało, czy spiralą do góry, czy do dołu. Czy to jest kwestia indywidualna tutaj do sprawdzenia. Oczywiście też są jeszcze zestawy z tymi absorberami, czyli kupując dwa małe absorbery, macie wtedy jeden tutaj duży dodany za to, że jesteście naszymi widzami. Kupując trzy małe absorbery, macie wtedy dwa duże dodane za to, że jesteście naszymi widzami. A kupując pięć małych absorberów, bo macie dużą rodzinę, chcecie, żeby każdy miał, to dostajecie aż trzy takie duże tutaj dodane za to, że jesteście naszymi widzami. Promocja taka działa również na tą nową kolekcję, tą złotą z tych małych, które tutaj mamy, tylko tam nie ma gotowych linków, tutaj trzeba to indywidualnie zrobić, czyli kupując sobie dwa małe dowolne, ponieważ ten jest akurat taki super cienki, który wybrałem, jest też mniejszy niż te poprzednie wersje, które były, ponieważ tak jak mówię, jest pięć ich rodzajów, to wtedy kupując dwa dowolnie, które byście chcieli, dostajecie jeden taki duży złoty tutaj dodany o wartości 2000 zł. Tylko musicie w uwagach do zamówienia wpisać sobie wtedy 2 plus 1. I wtedy dostajecie jeszcze taki złoty. Jeżeli potrzebujecie 3 na przykład takie złote, też może być każdy jeden inny, to wtedy dostajecie 2 takie duże złote, czyli to już macie prawie 4000 tutaj dodane za to, że jesteście naszymi widzami. I wtedy wpisujecie w uwagach do zamówienia 3 plus 2. Jeżeli potrzebujecie 5 takich złotych, wtedy może być każdy jeden inny, mogą być wszystkie te same, to wpisujecie 5 plus 3, bo otrzymacie wtedy aż 3 takie duże absorbery tutaj dodane do tego. Także no, to jest bardzo fajna promocja też na to, która jest i można z niej skorzystać. Oczywiście możecie wtedy zużyć. Także my lecimy dalej, życzymy Wam miłego dzionka, trzymajcie się, hej!